Forum Ekonomiczne w Karpaczu, Studio Rzeczpospolitej. Witam Państwa, Marcin Piasecki. Jest ze mną gość, pan dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus Plus i Europejskiego Korpusu Solidarności. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, wasze siły, wasza fundacja jest zaangażowana w wielkie przedsięwzięcie, jakim jest Euroskills, zawody Euroskills w Gdańsku. Odbywające się w zasadzie w tej chwili. Spotykamy się w Karpaczu. Jak to pogodzić? Jaki tutaj jest cel tego, że się tak troszeczkę rozdwajacie? Rzeczywiście jest spore wyzwanie, ale tutaj w Karpaczu, ponieważ współpracujemy z tym forum już od wielu lat, próbujemy też właśnie upowszechniać tą wiedzę i te wartości i te korzyści, które niesie ze sobą inicjatywa Euroskills. A więc w naszym namiocie można zobaczyć relacje na żywo z tego, co się dzieje w Gdańsku, a dzieje się bardzo wiele. Rozgrywamy tam zawody w 42 branżach, a więc jest to taka olimpiada, nie sportowa, ale olimpiada zawodów. 42 branże zawodowe, które definiują normalnie rozwijającą się gospodarkę, a więc tradycyjne zawody takie jak gotowanie, jak stolarka, dekarka, jak instalacje elektryczne, jak florystyka, fryzjerstwo, ale również super nowoczesne zawody, zawody przyszłości jak chmura obliczeniowa, jak robotyka mobilna, jak integrowanie robotów przemysłowych, jak cyfrowa architektura i tak dalej, i tak dalej. I tak się stało, jest to wyjątkowa sytuacja, która się zdarza raz na kilkadziesiąt lat. To są europejskie zawody, a więc najważniejsze tego typu i właśnie jedyne w swoim rodzaju, że aż 600 zawodników przyjechało do Gdańska, 32 reprezentowane kraje, które się akredytowały. I ci młodzi ludzie, najlepsi, creme de la creme, najlepsi fachowcy w poszczególnych branżach z poszczególnych krajów, którzy przechodzili wiele etapów różnej selekcji poprzez różne organizacje branżowe w swoich krajach, a także i przez strukturę WorldSkills. Oni wszyscy się właśnie spotkali w Gdańsku i od dzisiaj zaczęli morderczy wyścig o medale. Będą walczyć przez 3 dni. To jest też spotkanie biznesu, to jest spotkanie organizacji branżowych, nie tylko krajowych, ale też i europejskich, światowych. Jutro dołącza do nas komisarz Nicolas Schmit, który odpowiada za rynek pracy i kwestie właśnie związane właśnie z pracą, komisarz Unii Europejskiej. Mamy też przedstawicieli rządów, przedstawicieli parlamentów różnych krajów, także impreza z najwyższej półki. Organizacja Euroskills, której jesteśmy członkiem, zaufała nam, że właśnie w tym roku odbywają się te zawody u nas, ale już też na tych naszych zawodach reklamują się organizatorzy następnych zawodów, bo za 2 lata te zawody przechodzą do Danii, do miasta Herning, a potem za kolejne 2 lata w Düsseldorf w Niemczech. Oni wszyscy też już pokazują etap swoich przygotowań, także cała społeczność się tu spotyka. Mówiąc krótko, spotykają się tak naprawdę 2 światy. Czyli świat biznesu, ponieważ w tych 42 branżach przedsiębiorcy, biznes, który nas wspiera i całą tą organizację, stawia najwyższej jakości sprzęt, który się używa w poszczególnych branżach. Najdroższy, najlepszy, najbardziej jakościowy sprzęt. A z drugiej strony sektor edukacyjny dostarcza talentów, osoby młode, które są najlepsze w tych branżach i które potrafią pokazać, jak wykorzystać ten sprzęt. Te 2 światy się spotykają, rozmawiają ze sobą o przyszłości rynku pracy, o tym właśnie, jakiego rodzaju kompetencje dostarczać, jak powinni ci młodzi ludzie ze sobą współzawodniczyć. A jakie są pierwsze wrażenia z tych początków Euroskillsu w Gdańsku? Odetchnęliśmy z ulgą, ponieważ żeby zorganizować takie zawody, trzeba spełnić bardzo wyśrubowane warunki zgodnie ze specyfikacją tej Europejskiej Federacji. Oni przyjeżdżali z audytami, to są takie wymagania i logistyczne, i organizacyjne, i merytoryczne. Więc czekaliśmy w napięciu, aż dzień przed zawodami przyjadą delegaci techniczni ze wszystkich krajów i ocenią, czy rzeczywiście to miejsce jest przygotowane do tego, żeby można było rozegrać te zawody i czy
oceniają, że są równe szanse do rozegrania tych zawodów, więc ich pierwsze wrażenie było, no słyszałem z opowieści, że jak wjechał ich autobus, to w środku było tylko wielkie wow, więc jeszcze nawet nie zdążyli wejść do środka, ale już widzieli, że to jest dobrze zorganizowane. Cieszymy się, bo przejęliśmy pałeczkę po austriackim Grazu, gdzie odbyły się te zawody 2 lata temu. Już dostaliśmy informację zwrotną, że zdecydowanie lepiej wypadliśmy na tym tle. Niemcy i Duńczycy też już oficjalnie do mediów powiedzieli, że wynoszą też sporą naukę z tego i podglądają nas, jak to zrobiliśmy, bo oni będą następni w kolejce do organizacji. Także i dzisiaj też jadąc tutaj do Karpacza, jeszcze dokładnie 2 godziny temu dostałem już taki raport z całego dnia, że wszystkie zaplanowane 42 konkurencje wystartowały bez żadnych problemów. A jak jest to wielkie, skomplikowane przedsięwzięcie, to powiem tylko, że prosty przykład. Na przykład CNC milling, czyli cyfrowe obrabianie cyfrowo. Musieliśmy postawić 12 dużych, bardzo skomplikowanych i drogich maszyn super nowoczesnych, najnowocześniejszych, jakie można spotkać na rynku. Jedna z takich maszyn kosztuje $250,000. Takie maszyny wymagają odpowiedniego podłoża, odpowiedniego przygotowania i też obsługi, która jest w stanie po prostu uruchomić i zapewnić funkcjonowanie takich maszyn. Teraz jeżeli sobie wyobrazimy, że mamy 42 konkurencje i w każdej z nich mamy do czynienia, w większości z nich, z wysoką technologią. Nawet jeżeli chodzi o tak, wydawałoby się, prostą konkurencję jak gotowanie. Mamy najnowocześniejszy sprzęt, najnowocześniejsze kuchnie, najnowocześniejsze całe oprzyrządowanie i to wszystko wystartowało punktualnie, nie mamy problemów z żadną konkurencją. Panie dyrektorze, to przenieśmy się teraz do Karpacza, macie swój pawilon, macie streaming i przychodzą na przykład ludzie biznesu, których no, tutaj są tysiące, oglądają to i co mówią? Patrzą z zaciekawieniem, ponieważ ta inicjatywa jest nowa. Ona jest bardzo znana na całym świecie. Toczy się już od lat 50. My w Polsce dopiero od 5 lat. Jesteśmy takim no, właśnie nowym członkiem tej całej społeczności, która ma już za sobą naprawdę wiele lat doświadczeń. Przykładowo Stany Zjednoczone funkcjonują w tej inicjatywie od 56 roku. I na przykład u nich na zakończenie tych zawodów zjeżdżają się HR-owcy wszystkich wielkich amerykańskich firm i po prostu te młode talenty, tych młodych ludzi po prostu od razu kontraktują do pracy. Więc gdy pokazujemy to wszystko na przykład przedsiębiorcom, polskiemu biznesowi, oni się przyglądają z ciekawością, aczkolwiek jeszcze, że tak powiem, nie do końca, powiem tak, no kolokwialnie nie łapią do końca jeszcze o co chodzi. Ale zachodni biznes nas sponsoruje. Oni już w tej inicjatywie funkcjonują w innych krajach, więc oczywiście z chęcią tutaj przyjechali i też nas wspierają, nasze zawody. Natomiast no, robimy wszystko i właśnie po to jesteśmy w Karpaczu, żeby jak najwięcej obrazków z tego wydarzenia pokazać, żeby upowszechniać tą wiedzę, pokazać i też korzyści właśnie dla przedsiębiorców. Przecież tyle się mówi o łowieniu talentów. My te talenty mamy. Te talenty są w Gdańsku. Tam jest 600 najbardziej utalentowanych osób z całej Europy. Zapraszamy przedsiębiorców, jedźcie, zobaczcie sobie, jak oni, jakie mają umiejętności, jak walczą ze sobą, konkurują przez te 3 dni i zapraszajcie ich do pracy. Także no jest to miejsce, gdzie właśnie chcemy spowodować, aby świat edukacji i biznesu się spotkał w realu, w czasie rzeczywistym, żebyśmy przestali tylko teoretycznie o tym mówić, jak ważna jest ta współpraca, ile ona daje do gospodarki, tylko chcemy po prostu zrobić to w sposób naoczny, fizyczny, żeby można było tego wszystkiego tak organoleptycznie doświadczyć. Przy okazji zawodów sportowych mówi się o tak zwanych szansach medalowych, to znaczy no, są jakieś prognozy dotyczące tego, kto może zdobyć medale i czy są to na przykład reprezentanci Polski. Jak to wygląda w przypadku Euroskills? Czy patrzyliście na te szanse medalowe polskich zawodników? Jak to wygląda? My już mamy pewne doświadczenia, bo wysyłaliśmy naszych, mimo że dopiero 5 lat funkcjonujemy w tej inicjatywie, wysyłaliśmy już zawodników na zawody międzynarodowe, czy to na poziomie europejskim, czy światowym.
Nasz dorobek na razie medalowy jest taki, że mamy wicemistrza świata w gotowaniu, którego losy zawodowe potoczyły się. Chłopak z województwa lubuskiego, z mojej miejscowości, pracuje teraz w jednym z najdroższych i najbardziej luksusowych hoteli w Londynie jako kucharz. Mamy brązowych medalistów z poziomu europejskiego we florystyce, w spawaniu, też w gotowaniu, już wychowanek tego naszego srebrnego medalisty, zresztą jego kolega ze szkoły. Ciekawe historie. Mamy spawacza, który właśnie, żeby ten brązowy medal zdobyć, na Pomorzu ćwiczył przy pomocy z jednych naszych sponsorów i firm nas wspierających, ćwiczył przez rok. I jak sportowiec zawsze powtarza, że najważniejszy jest następny spaw. Także są to niesamowite historie. Więc mamy już pewne medalowe doświadczenia. Natomiast wiem, nie mogę tu niestety tutaj zdradzać, zresztą też do końca nie jestem w stanie przewidzieć, kto te medale zdobędzie, ale od naszego team lidera, który przygląda się drużynie naszej, przygląda się drużynom zagranicznym, wiem, że mamy szansę na od 8 do 10 medali, być może w tym będzie jeden złoty i kilkanaście medali doskonałości. To są takie medale, które nawet jeżeli ktoś nie dostanie brązu, to oznacza, że był tak dobry, tyle punktów zdobył, że praktycznie można powiedzieć, że w danej profesji jest nie tylko liderem europejskim, ale tak naprawdę światowym. Także mamy tutaj, mamy chrapkę, mamy chętkę, bez medali się nie obędzie. No, miejmy nadzieję, żeby było ich jak najwięcej, żeby ten pana optymizm rzeczywiście przekuł się na medale. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję.